Witamy fanów MyMMA, jest z nami Kuba Kowalewicz. Cześć Kuba. Siemano, cześć wszystkim. A przede wszystkim gratulacje udanego debiutu na KSW. Co powiesz na temat swojej walki? W telewizji wyglądało to na pełną kontrolę, czy tak było naprawdę? Znaczy, dziękuję bardzo za gratulacje. Z mojej perspektywy wyglądało to tak mniej więcej od 18 godziny nagle zaczęło mi się robić coraz więcej rzeczy na głowie. Tam musiałem zatejpować ręce, zanieść kolegom i przyjaciołom jakieś bilety, tutaj wpuścić znajomych na szatnię, tutaj jakieś badania lekarskie, tam jakiś cukier, glukoza, tutaj się rozgrzać i tak takie było, powoli rosło napięcie. Ale nie, takie ostatnie 10 minut, tam po 19 do walki już powoli się wyciszałem i w miarę dobrze to poszło. Jeśli chodzi o samą walkę, to na pewno trochę Mateusz zaskoczył mnie stójkowo, bo tam na pewno widział z mojej poprzedniej walki, że dużo uderzam tego prawego prostego. Więc starał się na pewno kontrować mnie tym lewym sierpem, który skutecznie tam trafiał za głowę. Tam parę ciosów odczułem, więc wolałem sprowadzić i zmęczyć go tam w parterze, jak zresztą widać było. No nie wiem, na pewno podobała mi się walka. Była pierwszy raz tak spokojnie, pokazałem się z tak spokojnej strony i myślę, że tak będziemy w tą stronę szli z trenerem, nie? Mówiłeś wcześniej, że złamałeś Mateuszowi nos w pierwszej rundzie. To znaczy tak, osobiście tam nie zauważyłem tego, dopiero tam chyba w trzeciej rundzie zauważyłem jakiś, że ma tak skrzywiony ten nos, ale jak oglądałem to było jakieś 8 sekund do końca, gdy tam podniosłem się do góry i jakimś tam z góry młotkiem tam go niechcący trafiłem i tam ten nos się złamał podobno w dwóch miejscach, nawet to pewnie to też mu trochę tam oddechu zabrało, nie? Była jakaś trema, jak wchodziłeś do ringu? Znaczy nie, stresu dużego nie było, tylko jak mówię, nie, o tej 18 tak było, trochę się bałem, że nie zdążę się rozgrzać, bo ja zawsze lubię tak mniej więcej wcześniej rozgrzać się i później łapać trochę tego luzu tak przez ostatnie 15 minut, żeby najpierw się przepalić i później 15 minut mieć takiego, wiesz, odpoczynku, tak zebrać wszystkie myśli, ale większego stresu nie było. Pełne trybuny już były w momencie, w którym wchodziłeś do ringu? Jeszcze raz? Czy pełne trybuny były? To znaczy, raczej pełnych trybun nie było, tam powoli się ludzie zbierali. A nie wiem, dobrze było, tam ode mnie przyjechali z Warszawy dużo przyjaciół moich, tam na pewno słyszałem jak się darli. Tam z ringu nie za bardzo było widać, gdzie oni są, bo tak te światła wszystkie padały, że ludzi za bardzo nie było widać, ale tam orientacyjnie tylko słyszałem głosy moich przyjaciół, tam mogłem pomachać. Fajnie było, bardzo mi się podobało. No co Kuba, teraz jakaś walka jeszcze poza KSW cię czeka chyba w najbliższym czasie, tak? Tak, teraz trener dogaduje jakieś szczegóły, ma być jakaś fajna pod koniec stycznia gala tam w Polsce. Szczegółów jeszcze nie znam, także nie chcę tutaj wprowadzać zamieszania, że tak powiem, ale na pewno w najbliższym czasie chcę zrobić jak najszybciej walkę. Co, później po swojej walce oglądałeś pozostałe walki na gali KSW? Tak, oglądałem, bo czekałem zawzięcie na walkę Kamila, ale później coś mnie po tej walce strasznie mnie głowa bolała, więc musiałem tam bodajże po walce Moxa, chyba tam nie zauważyłem. No i dopiero później się obudziłem na walkę Mameda, bo jak mówię, strasznie mnie bolał i nawet zastrzyk z katonala mi nie pomagał, także po prostu leżałem w szatni i tak umierałem, że tak powiem, ale jak te walki co oglądałem, to naprawdę były fajne i mi się bardzo podobały. Właśnie, bo ty trenujesz razem z Kamilem. Co powiesz na temat jego walki? Co poszło nie tak? Znaczy, na pewno Kamila trochę zaskoczył Oli tym parterem i kontrolą z góry. Nie wiem, no myślę, że na pewno zabrakło trochę tych zapasów, bo Oli wiedział, co ma robić, nie? Wiedział, że musi przewrócić i po prostu ubić z góry. Kamil wiedział, że musi się bić w stójce, no i nie poszło po jego myśli.
i mam nadzieję, że poprawi to, co ma poprawić i będzie jeszcze mocniej trenował niż teraz i będziemy razem dążyć do tego, żeby stawać się jak najlepszym, nie? Dobrze, że tak, może nie o tyle dobrze, że tak się stało, ale wiesz, takie porażki, takie widoczne porażki na pewno dużo wpływają na osobę i myślę, że Kamil na pewno wróci silniejszy. Zapewniam. No zobaczymy, Kuba. Może trochę o miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w warszawskim Centrum Atletyki. Jak ci się tutaj podoba? Kurde, takie super centrum, kurde, sprzętu od groma. Ludzi też dużo, sparing partnerów. Myślę, że też będzie pod dostatkiem. No jestem w szoku. Pierwszy raz widzę tak profesjonalny ośrodek i mam nadzieję, że do końca swoich dni będziemy mogli tutaj trenować. Z tego co wiem, to jutro tu zaczynacie. No, zaczynamy od jutra, także jeszcze bardziej będzie się chciało trenować niż dotychczas, nie? Okej, Kuba, dzięki serdecznie za wywiad. Do zobaczenia przy następnych okazjach. A mogę jeszcze pozdrowić moich sponsorów, czy nie za bardzo? Nie bardzo. Nie za bardzo? Nie, żartuję. Nie, no, chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu sponsorowi druk24h.pl za pomoc i za naszą współpracę w firmie od odżywek IHS Iron Horse, od sprzętu Professional Fighter, od odzieży Pitbull, no i tutaj ten warszawski warszawskie Centrum Atletyki za to, żebyśmy mogli współpracować i będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Dzięki.